Witajcie w kolejnym odcinku serii Kupiłem Kryptowaluty, czyli topowej, najpopularniejszej serii, która jest na moim kanale, która bardzo Wam się podoba. Serii, w której co miesiąc za określoną kwotę kupuję kolejne altcoiny, kolejnego altcoina na okres hossy kryptowalut, która mam nadzieję już niebawem, dlatego zostań do końca i zasubskrybuj ten kanał, jeżeli to, co powiedziałem, Cię się już zainteresowało. I teraz możemy przejść swobodnie do drugiej części, gdzie z komputera pokażę Ci już, jak wypada kupowanie kryptowalut i co zaprezentuję Ci na miesiąc wrzesień. Dobrze, zacznijmy sobie standardowo od zasad serii. Krypto kupujemy na binancegiełda.com oraz na giełdzie Zonda. Linki referencyjne w opisie. Portfolio także całe na CoinTrackingu także masz w opisie do tej platformy. Kupuję metodą DCA raz w miesiącu. Stała kwota to jest około 400 stóweczek. Staram się kupować na dołkach. Jeżeli takie dołki pojawiają się cyklicznie, to je wykorzystuję. Kupujemy raczej stabilne kryptowaluty. Kryptowaluty przelewam na portfele zewnętrzne. Nie trzymam na giełdzie. Q&A w komentarzu, więc możesz zostawić pytania do mnie. Z zeszłego miesiąca napisał Zeus. Dobry materiał, krótko na temat. Dzięki za konkretne info i wytłumaczenie krok po kroku. Pozdrawiam, Zeus. Dzięki za komentarz. Zapraszam Was także serdecznie do bliźniaczej serii Kupuję akcję, która tak samo traktuje natomiast na rynku i o rynku akcji, oraz do kryptoruletki, która pojawia się przed zawsze serią Kupuję kryptowaluty, gdzie losujemy sobie wybrane krypto. A ja w tym miesiącu kupiłem 20 września dwie ciekawe krypto, czyli SUI oraz Layer Zero. To tutaj muszę przyznać obiektywnie, że zaczerpnąłem od innego youtubera, z którym sympatyzuję. Przejdźmy sobie szybciutko do analizy, jak to wygląda. SUI do all time high brakuje 23%, natomiast tutaj od miesiąca troszeczkę nam podrosło. Jest to fajny projekt w top 20, top 30 CoinMarketCapu. Layer Zero powyżej setki, czyli można powiedzieć, że bardziej ryzykowny. Także 24% all time high brakuje od miesiąca. Cena bardzo podobna, nawet troszkę niższa, więc podobna jak rok temu, więc wydaje się to całkiem ciekawą opcją. All time low był 3 miesiące temu. Te dwa projekty wpadły tutaj do mnie po 191 zł dokładnie, plus minus nam to wyszło, czyli SUI po $47, Layer Zero po 4,50. Ja może na temat analizy tutaj fundamentalnej nie będę się wypowiadał, bo to nie zawsze ma sens, nie zawsze to kogoś interesuje. To są moje typy. Ja tutaj sobie pokazuję to, co uważam. Natomiast Ty tego nie traktuj jako porada inwestycyjna w żaden sposób. Musimy sobie teraz to wprowadzić do CoinMarketCapu i podliczyć, ile jesteśmy na plusie od początku serii. Ok, zacznijmy sobie od SUI 1.47 20 września. To było, tylko tu trzeba podawać ilość, 33,80. Kryptowaluty SUI to będzie to za 191 PLN-ów. Dokładnie tak. Na giełdzie to było akurat Binance. OK. Działa wszystko. Muszę sobie zerknąć jeszcze raz. Tak. I druga kryptowaluta, czyli Layer Zero. Jest i ona za PLN-y 191. I teraz sobie jeszcze podpatrzymy tylko, ile żeśmy kupili. 11,09. I także tutaj na Binance się. Na Binance jest wszystko to, co potrzebujemy. 20. Dodajemy do transakcji. Robimy sobie przeliczenie. Dashboard, recalculate. I już analiza szybciutko nam wskoczy. 34 trady na 19 coinach. Tutaj ładnie to zaczyna wyglądać na wykresie. Prawie połowa bitcoina. 5300 do przodu. 12 tysięcy zainwestowane. 17 stan na dziś. 5300 do przodu. I co możemy sobie powiedzieć? Przejdźmy sobie do realizacji i nierealizacji zysków. Największy plus na Bitcoinie 154%, Solana, dalej Ethereum. Coraz więcej zielonych pozycji. Na minusie wciąż malutkim ADA, na dużym ALGO, Toncoin, FED na zero można powiedzieć, Arbitrum duży minus, TIA duży, Matic duży, Injective malutki,
SUI już na plusie od tych kilku dni, odkąd kupiłem. Natomiast Layer Zero troszeczkę na minusie, XRP też, Atom trochę więcej, Floki, Bong, DOT, tak różnie. 43 generalnie na plusie, procent, więc nieźle. Na samym Bitcoinie byłoby lepiej, ale na samej Solanie byłoby tak naprawdę najlepiej. Dlatego my się bawimy nie tylko w Bitcoina, ale DCA na krypto, które mogą stać się kiedyś dużo bardziej wartościowe. No i grosz do grosza, aż zobaczymy, bardziej satysfakcjonujące tutaj dla nas, myślę, pozycje. Zapraszam do wspólnej, w cudzysłowie, zabawy na krypto. Wszystkie linki potrzebne dla Ciebie w opisie. Subskrybuj kanał i do następnego razu.